Szanowni Państwo, otwieram 48. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Łuków. Serdecznie witam wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą sesję Rady. Witam burmistrza miasta, pana Piotra Pudowskiego. Witam zastępcę burmistrza miasta, pana Mateusza Popławskiego. Witam skarbnika miasta, panią Barbarę Leszczyńską. Witam sekretarza miasta, pana Waldemara Siurka. Witam wszystkich oglądających transmisję z dzisiejszej sesji w przekazie internetowym. Przypominam, że transmisja sesji prowadzona jest na stronie internetowej miasta www.lukow.pl. Link do transmisji znajduje się w zakładce Rada Miasta Łuków. W tej zakładce dostępne są także wyniki głosowań imiennych Państwa radnych. Obrady 48. nadzwyczajnej sesji będą przeprowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Przypomnę zasady obowiązujące podczas obrad. Państwo radni mogą się zalogować do systemu e-sesja z dowolnego miejsca na świecie, zarówno przebywając w sali konferencyjnej, jak też w każdym innym miejscu, gdzie jest dostęp do internetu, przy użyciu dowolnych urządzeń elektronicznych jak laptopy, tablety czy smartfony podłączone do internetu. Udział Państwa radnych w sesji prowadzonej w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, zwanej dalej sesją zdalną, jest równoprawny z innymi formami udziału w obradach i nie powoduje wyłączenia bądź ograniczenia praw radnego określonych w przepisach prawa. Podczas sesji zdalnej radny będzie miał możliwość zabierania głosu, formułowania poprawek, składania wniosków, sprzeciwów i udziału w głosowaniu jak radny będący fizycznie obecny na sali obrad. Radny potwierdzi swoją obecność na sesji zdalnej, przebywając w sali konferencyjnej, jak też w każdym innym miejscu za pomocą przycisku kworum po jej otwarciu przez przewodniczącego obrad. Po uzyskaniu kworum przewodniczący rozpoczyna prowadzenie obrad zgodnie z jego porządkiem. Za pomocą przycisku kworum potwierdzi także obecność na wezwanie przewodniczącego obrad, w tym w szczególności przed każdym głosowaniem prowadzonym podczas sesji. Państwo radni biorący udział w sesji zdalnej, przebywający poza salą konferencyjną, mogą zgłaszać chęć zabrania głosu w aktualnie omawianym temacie w trzech trybach: normalnym, ad vocem oraz wniosku formalnego poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści odpowiednio proszę o głos w punkcie, tu należy wskazać numer punktu z porządku obrad, ad vocem, tu należy wskazać do czyjej wypowiedzi, wniosek formalny w punkcie, tu należy wskazać numer punktu z porządku obrad. Mogą zgłaszać problem z oddaniem głosu poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści nie mogę oddać głosu w punkcie, tu należy wskazać numer punktu z porządku obrad. Dotyczy to krótkotrwałej przeszkody i prośby o wydłużenie czasu na oddanie głosu. Mogą w aktualnie omawianym temacie formułować poprawki, zgłaszać wnioski oraz sprzeciw w formie wiadomości SMS. W sytuacji, gdy przepisy statutu miasta przewidują składanie dokumentów w formie pisemnej, mogą dokumenty te składać w formie elektronicznej na adres mailowy brm@um.lukow.pl, informując o tym jednocześnie poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści złożono pismo. Wiadomości SMS należy wysyłać na udostępniony Państwu przed obradami numer telefonu. Wiadomości SMS przekazywane na wskazany numer telefonu oraz dokumenty składane w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy są odczytywane przez przewodniczącego obrad. Przewodniczący obrad udziela głosu z zachowaniem zasad wynikających ze statutu miasta. Przewodniczący obrad udziela głosu radnym biorącym udział w sesji zdalnej, przebywającym poza salą konferencyjną, łącząc się telefonicznie z radnym z numeru telefonu wskazanego wyżej jako numer kontaktowy na numer telefonu, z którego radny sygnalizował potrzebę zabrania głosu. W przypadku zarządzenia głosowania przez przewodniczącego obrad na ekranie urządzeń pojawią się automatycznie przyciski umożliwiające oddanie głosu. Za, przeciw, wstrzymuje się. Przy każdym głosowaniu przewodniczący obrad ustali czas na odpowiedź, uwzględniając możliwości techniczne oddania głosu przez Państwa radnych, w tym w szczególności kilkunastosekundowe opóźnienie pomiędzy tym, co dzieje się w sali konferencyjnej, a transmisją. Po upływie wyznaczonego czasu na oddanie głosu przewodniczący obrad ogłosi wynik głosowania.
Państwo radni biorący udział w sesji zdalnej, przebywający poza salą konferencyjną, ponoszą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub głosowania podczas obrad sesji powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach. Szanowni Państwo, zanim przystąpimy do stwierdzenia liczby radnych uczestniczących w obradach, przypomnę, że obrady sesji odbywają się w reżimie sanitarnym. Szanowni Państwo, przechodzimy do stwierdzenia liczby radnych uczestniczących w obradach 48. sesji Rady Miasta. Proszę Państwa obecnych na sali konferencyjnej oraz przebywających poza salą o potwierdzenie obecności za pomocą przycisku kworum. Wyznaczam czas na potwierdzenie obecności na 2 minuty. Szanowni Państwo, stwierdzam, że minął czas przeznaczony na potwierdzenie swojej obecności. Szanowni Państwo, stwierdzam, że w obradach uczestniczy aktualnie zgodnie z listą obecności 19 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji punktu 2 porządku obrad, przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad. Szanowni Państwo, sesja zwołana została w trybie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym na wniosek burmistrza miasta z dnia 8 listopada 2021. Do wniosku dołączono porządek obrad oraz 2 projekty uchwał, a mianowicie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Jeżeli są wnioski do przedstawionego porządku obrad, to proszę o ich zgłaszanie. Wyznaczam czas na złożenie wniosków na 1 minutę. Szanowni Państwo, nie mam informacji od osób przebywających poza salą, także nie widzę, aby ktokolwiek z Państwa zgłaszał wnioski do porządku obrad, zatem stwierdzam, wniosków nie widzę. Informuję, że porządek obrad 48. nadzwyczajnej sesji Rady przedstawia się następująco. Punkt 1. Otwarcie. Punkt 2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad. Punkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Punkt 5. Zamknięcie. Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji punktu 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. Bardzo proszę o omówienie proponowanych zmian w budżecie. Oddaję głos panu burmistrzowi. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, pozwoliłem sobie poprosić pana przewodniczącego o zwołanie tej sesji, bo są 2 takie sprawy, które uznałem, że są sprawami niecierpiącymi zwłoki i chciałbym uzyskać państwa zgodę na to, aby pewne działania związane z pewnymi inwestycjami w naszym mieście realizować jak najszybciej. I ta pierwsza sprawa, która odnosi się do projektu tej uchwały teraz procedowanej, to sprawa dotycząca programu pod nazwą Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Jest to program realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W październiku został do funduszu złożony wniosek na to zadanie na łączną kwotę 100 tysięcy złotych. W 100% zadanie realizowane jest z tych pieniędzy z tego funduszu i otrzymaliśmy pozytywną informację o rozpatrzeniu naszego wniosku i proszę Państwa radnych o to, aby to zadanie zostało wprowadzone do budżetu. Ten pośpiech wynika z tego, że to jest zadanie jednoroczne, ono musi być zrealizowane jeszcze w tym roku do 31 grudnia, a w zakres tego zadania wchodzi zakup 18 lamp wirusobójczych do dezynfekcji powietrza i powierzchni, po 3 sztuki dla każdej szkoły oraz dla przedszkola integracyjnego numer 1. Ten zakup jest na ogólną kwotę 38 886 zł. Drugi zakup to jest zakup 2 zmywarko-wyparzarek do przedszkola integracyjnego numer 1 oraz do szkoły podstawowej numer 4 za kwotę ponad 14 tysięcy złotych
I trzeci element tego zadania to jest zakup i montaż 8 urządzeń do wykonywania ćwiczeń siłowych na zewnątrz. Chodzi o, krótko mówiąc, o siłownię zewnętrzną z lokalizacją na miejskiej działce przy ulicy Rurowej. 8 podwójnych stanowisk, w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Szanowni państwo, proszę o zgłaszanie się do zadawania ewentualnych pytań, uwag, wątpliwości. Bardzo proszę, wyznaczam czas 1 minuty na zgłaszanie się do dyskusji. Szanowni państwo, nie mam informacji, aby osoby uczestniczące w sesji, a przebywające poza salą, chciały zabrać głos. Nie widzę także, aby ktokolwiek z państwa przebywających na sali chciał zabrać głos. Zatem stwierdzam, że nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Szanowni państwo, proszę o potwierdzenie obecności w systemie elektronicznym za pomocą przycisku kworum. Wyznaczam czas na potwierdzenie obecności na 1 minutę. Szanowni państwo, czas przeznaczony na potwierdzenie swojej obecności minął. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Wyznaczam czas na oddanie głosu na 1 minutę. Szanowni państwo, nie musimy czekać nawet 1 minuty, bowiem wszystkie osoby, które potwierdziły swoją obecność, oddały głos. 18 osób było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. Szanowni państwo, przechodzimy do realizacji punktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Panie burmistrzu, bardzo proszę o omówienie proponowanych zmian. Proszę bardzo. Państwo przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo, proponuję, aby do budżetu w ramach wieloletniej prognozy finansowej, to zadanie byłoby finansowane w przyszłym roku, wprowadzić zadanie pod nazwą przebudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej numer 2 w Łukowie. Wielkość tej inwestycji w ramach kosztorysu, który posiadamy, jest to kwota 1 350 000 zł. Dokumentacja na przebudowę, remont tej sali gimnastycznej została zlecona i wykonana w 2020 roku. Jest kompletna dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę, a źródłem finansowania tego zadania w głównej mierze byłyby pieniądze, które zostały przyznane miastu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z pierwotnym przeznaczeniem na modernizację placu Narutowicza. Pozostała kwota, czyli 350 000 zł, byłyby to nasze środki własne, już byłyby zabezpieczone w projekcie budżetu na przyszły rok, a ta propozycja, żeby realizację tego zadania rozpocząć jeszcze w tym roku, jest podyktowana tym, aby jeszcze w tym roku przeprowadzić całą procedurę przetargową, wyłonić wykonawcę tego zadania, mając na uwadze to, że wiemy, jaka jest trudna sytuacja, jeśli chodzi o sprawy związane z materiałem, z wykonawcem. Nie chciałbym czekać z tym zadaniem do przyszłego roku i gdzieś tam dopiero w przyszłym roku ogłaszać przetargu, wyłaniać wykonawcy, tylko chciałbym, żeby to się stało po prostu jak najszybciej w tej sytuacji. Tak jak powiedziałem, 350 000 to byłyby te środki, nasze środki zabezpieczone w budżecie na przyszły rok. 1 milion to jest ta kwota, która pierwotnie była zaplanowana, ale nie wprowadzona do budżetu na modernizację placu Narutowicza. W tej kwocie 350 000, 318 000 to byłyby pieniądze przeznaczone na samą realizację procesu budowlanego. 31 000 to są pozostałe koszty związane z realizacją inwestycji, między innymi pełnienie nadzoru budowlanego, i łączne nakłady, jeśli ta kwota nie okaże się inna w ramach postępowania przetargowego, wraz z dokumentacją, byłaby to kwota na poziomie 1 386 900
zł. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Szanowni państwo, proszę o zgłaszanie się do zadawania ewentualnych pytań, uwag, wątpliwości. Wyznaczam czas 1 minuty na zgłaszanie się do dyskusji. Proszę bardzo. O głos prosi pan radny Arkadiusz Pogonowski, a następnie pan radny Andrzej Skwarek. Bardzo proszę, panie radny. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Mamy remont małej sali gimnastycznej przy Dwójce. Rzecz, o której mówiono wiele razy. Mam nadzieję, że uda się to pozytywnie przegłosować, chociażby ze względu na to, że w ostatnim czasie Rada Sportu dwukrotnie zajmowała się właśnie tą salą gimnastyczną numer 2 i wskazywała potrzebę jej jak najpilniejszego przywróceniu do jakiejś takiej normalności. Mam nadzieję, że państwo radni poprą propozycję burmistrza i będziemy mogli zacząć działać i remontować tą salę. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. O głos prosi pan radny Andrzej Skwarek. Bardzo proszę, panie radny. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, no ja myślałem, że nikt nie będzie dyskutował i chciałem zadać pytanie odnośnie wieloletniej prognozy finansowej, ale z poprzedniej sesji. Jeżeli burmistrz zechce, to odpowie, jeżeli nie, no to chodzi o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych od południowo-wschodniej strony miasta Łuków. Pan burmistrz na poprzedniej sesji w sprawozdaniu swoim przedstawił nam odstąpienie od umowy, ponieważ firma się nie wywiązywała z nałożonych zadań. To ja rozumiem, ale w wieloletniej prognozie finansowej został okres wydłużony do 2024 roku i tutaj zaskoczyła mnie kwota. Kwota 105 964 tysiące na dokończenie sporządzenia tego planu. Ja nie pamiętam, tam chyba kwota była około 40 tysięcy. Panie burmistrzu, dlaczego wzrosła taka kwota, wzrost tej kwoty na 105 tysięcy? Jakby pan mógł odpowiedzieć, jeżeli nie, to na najbliższą sesję proszę. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. No muszę stwierdzić, że zaskoczył mnie pan swoim pytaniem, ale dobrze, że pan dodał, jeżeli pan burmistrz zechce, to odpowie. Panie burmistrzu, jeśli pan zechce, to już chwileczkę, mam nadzieję, że śledzi nas pani naczelnik Anita Wojtal i za chwileczkę do nas dołączy. Natomiast na tyle, na ile ja pamiętam, ówczesne wyłonienie tego wykonawcy, to ta kwota 41 tysięcy, to była kwota najniższa po prostu z przetargu, a pierwotnie założona kwota na wykonanie tej zmiany, o ile się nie mylę, ale to mam nadzieję, że zaraz pani naczelnik, poproszę panią naczelnik, że za chwileczkę to zostanie zweryfikowane. Według mnie wstępnie, wtedy kiedy było przystąpienie do zmiany w planie, to też była kwota około 100 tysięcy złotych. Natomiast rozstrzygnięcie przetargowe było na 40, dlatego było zmniejszenie wartości tego zadania. Natomiast ja chcę tutaj podkreślić, że to nie będzie kontynuacja. To nie będzie kontynuacja zmiany, to będzie po prostu od początku firma musi, jakaś inna firma, która zostanie wyłoniona w przetargu, musi rozpocząć pracę od początku, czyli to, co ta firma wykonała do tej pory, jest po prostu nie do wykorzystania. No nikt, zresztą nikt inny nie będzie chciał po kimś poprawiać rozpoczętej tak powiem obrazowo i brzydko rozbabranej roboty, nie będzie nikt chciał naprawiać, tylko będzie to robił od początku. Za chwileczkę mam nadzieję, że to co powiedziałem uda się zweryfikować u pani naczelnik. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Ad vocem rozumiem, panie radny, proszę. Panie burmistrzu, to jeżeli nie możemy wykorzystać tych danych, które ta firma, nie wiem, przedstawiła, to dlaczego czekaliśmy prawie półtora roku? Bo w tej chwili rozpoczęte zmiany w 2020 skończą się w 2024. To jest 4 lata, nie wiem, jakieś tam plany budowy i tak dalej, to co, 7 lat, no to nikt nie będzie czekał na realizację takiej inwestycji. Dziękuję panie radny. To ja może się odniosę. Planowanie przestrzenne to jest niezwykle odpowiedzialne działanie i generalnie jak ktoś ma plany inwestycyjne, to powinien plany inwestycyjne dostosować do obowiązującego aktu prawa miejscowego.
to przede wszystkim. Natomiast ja Państwu to mówiłem, ale powtórzę, że do pewnego momentu ta firma z podjętego zobowiązania się wywiązywała, wykonywała tą pracę. Ja sam osobiście uczestniczyłem w spotkaniach z przedstawicielami tej firmy, którzy przyjeżdżali i wnioski zgłaszane do tych zmian były analizowane. Jest pani naczelnik. Pani naczelnik, pytanie jest pana radnego, dlaczego jest kwota do zmiany planu na poziomie 100 tysięcy, skoro tamto rozstrzygnięcie było na poziomie 41 tysięcy z tą firmą, z którą rozwiązaliśmy umowę ze względu na porzucenie przez nich pracy. Poproszę. Bardzo proszę pani naczelnik Anita Wojtal, bardzo proszę. Tak, dzień dobry. Szanowni nie słyszymy pani. Może głośniej. Dzień dobry. Szanowni Państwo Radni, tutaj chciałabym wyjaśnić, że tamto zapytanie było robione już bodajże, jak dobrze pamiętam, pewnie 2 lub 3 lata temu. No po prostu ceny wzrosły, tak jak wszyscy wiemy, różnych usług, materiałów, towarów, prądu. I stąd teraz zrobiliśmy nowy szacunek i nowe zapytanie i z zapytania szacunkowego do firm wyszła po prostu taka uśredniona kwota. I na tej nowej kwocie robionej chyba w miesiącu październiku bazujemy. A czy pani naczelnik pamięta, jaka była pierwotnie kwota brana jako kwota do szacunku wtedy, kiedy pierwszy raz rozstrzygaliśmy to, czy nie pamięta pani tej kwoty? No nie przypomnę sobie. Musiałabym sięgnąć do dokumentów. To pani radny, my to sprawdzimy, tak? Ale według mnie to na pewno było z tego rozstrzygnięcia przetargowego była oszczędność i to dość duża oszczędność. Tak, tak. Także to stąd się wzięło. Natomiast jaka była pierwotnie założona kwota przy pierwszym postępowaniu, nie pamiętam, ale to jest do sprawdzenia i pani naczelnik to sprawdzi. Bardzo dziękuję pani naczelnik, bardzo dziękuję panu burmistrzowi. Ad vocem pan radny, proszę. Tak jak mówiłem, to proszę na najbliższą sesję. No ja wiem, że to nie było tematem dzisiejszym, ale jest krótka sesja, to dziękuję. Rozumiem. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, więc może zakończę tylko słowami, że to przedsięwzięcie idzie w kierunku oczekiwań zarówno uczniów, rodziców, nauczycieli wychowania fizycznego, jak i całej dyrekcji szkoły, ale także osób, które na tej sali będą mogły podnosić swoją kondycję sportową, dbając o swoje zdrowie. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Przed głosowaniem bardzo proszę o potwierdzenie obecności w systemie elektronicznym za pomocą przycisku kworum. Wyznaczam czas na potwierdzenie obecności na 1 minutę. Szanowni Państwo, upłynął czas przeznaczony na potwierdzenie swojej obecności, zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Wyznaczam czas na oddanie głosu na 1 minutę. Szanowni Państwo, wszystkie osoby, które potwierdziły obecność, oddały głos. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, 18 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji punktu 5 porządku sesji. Zamknięcie. Wobec wyczerpania porządku zamykam obrady 48. Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Łuków. Dziękuję wszystkim za udział.